Ciepło, ale miejscami deszczowo. Tak możemy określić dzisiejsze warunki atmosferyczne. Aleksander Chutkowski, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dziś na przeważającym obszarze będzie dominować słońce, a chmury skupią się od wybrzeża po ziemię lubuską. Deszcz popada na zachodzie kraju oraz północy. Z południa z kolei napłynie ciepła masa powietrza, która od Śląska po Dolną i Środkową Wielkopolskę oraz Małopolskę ogrzeje się do około 24, a lokalnie 25 stopni. Na wschodzie, zwłaszcza krańcach północno-wschodnich, chłodniej, bo tutaj 16 do 17 stopni. Porywisty wiatr zawieje z południowego wschodu. W centrum oraz na zachodzie kraju ciśnienie atmosferyczne będzie szybko spadać, ale na pozostałym obszarze stabilnie i w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Jutro pogoda ulegnie pogorszeniu. Od Pomorza Wschodniego przez Wielkopolskę, Kujawy po Dolny i Górny Śląsk popada deszcz i w tych regionach będzie pochmurno. Słońce utrzyma się jedynie na wschodzie kraju. Odczujemy spadek temperatury, która wyniesie od 13 do 18 stopni. To wszystko w tej prognozie. Dziękuję i życzę Państwu miłego dnia. Do zobaczenia w następnej prognozie pogody.